O tym wiedzą nawet dzieci. Zapłaciłeś już za śmieci. Włącz logikę w każdym kroku. Wezmą je za darmo. W przoku. Nie zapłacisz drugi raz. Zyskasz ty i zyska las. Zużyta elektronika. AGD. Sprzęty domowe. Chemikalia. Leki. Baterie. Akumulatory. Opony. Gruz. Szkło. Papier. Popiół. Są przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach. Z opłat za pozostawione w przok odpady zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Suwałki posiadający dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Nie oszukuj sam siebie. Nie płać dwa razy. Do konkursu na stworzenie logotypu 300-lecia Suwałk nadesłano ponad 20 prac. 16 przeszło przez sito wymogów formalnych. Komisja konkursowa oceniła projekty. Skomplikowany wybór z uwagi tego, że tych projektów wpłynęło bardzo dużo i te projekty są każdy w swoim jednostkowej treści ciekawe. Wszystkie 16 prac ocenią teraz mieszkańcy miasta. Decyzja prezydenta miasta Suwałk, by pomimo wskazań komisji, która oceniała te projekty, zapytać jeszcze opinię mieszkańców Suwałk. Opinia mieszkańców Suwałk ma pomóc w podjęciu ostatecznej decyzji. Także zobaczymy, jakie będzie to głosowanie. Głosujemy do 11 listopada. Na 16 propozycji, które przeszły tą ocenę merytoryczną, formalną, spełniły wymagania konkursowe. No i zobaczymy, jak ukształtuje się tutaj pogląd mieszkańców Suwałk, opinia mieszkańców Suwałk. Tak jak powiedziałem, będzie to podpowiedź w podjęciu ostatecznej decyzji na temat tego, jak będzie wyglądało logo obchodów 300-lecia istnienia miasta Suwałki w przyszłym roku. Projekty są na różnym poziomie artystycznym. Niektóre budzą też wątpliwości z uwagi na niewielką czytelność graficznego znaku obchodów. Internetowa sonda, w której można wskazać najciekawszy czy najładniejszy, dostępna jest na głównej stronie suwalskiego magistratu.